Ziemniaki goszczą na polskich stołach niemalże podczas każdego obiadu. Dla wielu z nas ciężko sobie wyobrazić ciepły posiłek bez tych smakowitych warzyw. Jednak okazuje się, że niemalże nikt nie wie, jak wielki błąd popełnia podczas gotowania. Szefowie kuchni zdradzili, że znają dużo lepszy sposób na dodawanie masła do ugotowanych ziemniaków. Ziemniaki można kupić niemal na każdym rogu, a ich cena nie jest na tyle wygórowana, że Polacy nie mogą sobie pozwolić na ich zakup, co sprawia, że w kuchni często po nie sięgamy. W tradycji kuchni polskiej goszczą od dawna, a gospodynie potrafią stworzyć z nich prawdziwe cuda. Chyba każda babcia nieraz serwowała swoim wnuczkom kopytka. Ziemniaki okraszone masłem? Ulepsz swój przepis. Każda gospodyni ma swój sprawdzony przepis na ziemniaki. Część z nich po ugotowaniu lubi dodać do nich koperek czy netkę pietruszki, które dodadzą niepowtarzalnego smaku. Jednak zdecydowana większość z nas do ziemniaków dodaje masło. Częstym błędem, jaki można spotkać podczas dodawania masła do ziemniaków, jest to, że masło jest zimne, a wręcz bezpośrednio wyciągnięte z lodówki. Okazuje się, że dużo lepszą metodą jest rozpuszczenie masła na patelni lub w garnuszku przed dodaniem ich do ugotowanych ziemniaków. Dzięki temu masło zostanie całkowicie wchłonięte przez skrobię znajdującą się w ziemniakach. Ta sprawdzona metoda wpłynie doskonale na smak całego dania. Przed kolejnym ich podaniem koniecznie wypróbuj tę metodę. Ziemniaki na 100 sposobów dla fanów ziemniaków jest dobra wiadomość. W sieci pełno jest przepisów na ziemniaki w niemalże każdej odsłonie. Z pewnością smakosze tego warzywa powinni wypróbować albo sprawdzić ten na 2. Ziemniaki można też wykorzystać nie tylko w daniach głównych, ale i podczas przygotowywania przysmaków. Ostatnio w sieci wielką furorę zrobił koniecznie go sprawdź, gdy najdzie cię ochota na słoną przekąskę. Źródło: wiemy to.